Szanowni Państwo, siostry i bracia, dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie, żeby się trochę spotkać z księdzem prymasem. Chcę dzisiaj mówić o pobycie w Rywałdzie. Z jednej strony o czymś takim bardzo oczywistym, bo myślę, że akurat wy, nie trzeba was tutaj, nie wiem, przekonywać, że on tutaj był. Ale pozwólcie, że to moje wprowadzenie to będzie takie troszkę historyczne, bo trochę od strony takiej metodologii badań. Bo, albo może jeszcze jedno, gdzie jak gdzie, ale w tym miejscu dobrze jest się pochylać też nad historią księdza prymasa, także nad tym jego pobytem tutaj w tym miejscu. I chcę wam powiedzieć, że właściwie nikt do tej pory nie opracował takiej historii pobytu księdza prymasa. On tutaj był tylko 17 dni, więc to dużo mało, ale w każdym razie my wiemy, że to był taki okres bardzo ważny w jego życiu. Te 17 dni to jest ten pierwszy moment jego uwięzienia. To oznacza, że to jest, chyba tak możemy powiedzieć, właściwie jeden z najważniejszych, może najważniejszy moment w jego życiu, który można by porównać naprawdę chyba tylko do śmierci jego mamy. Tak myślę. Gdybym ja tak miał doczynić takie porównanie. Miał 9 lat wtedy, więc trochę rozumiał, trochę nie, ale wiemy, że przeżywał tą śmierć do końca właściwie swojego życia. I moi drodzy, my wiemy, że ksiądz prymas po wyjściu z tego czasu, mówimy czasami internowanie, ja sam jako historyk używałem tego słowa najczęściej, ale teraz mówię częściej uwięzienie, wyszedł, można powiedzieć, innym człowiekiem. I on sam, ale też i otoczenie, które go postrzegało, widziało, że to jest ten sam, ale jakby inny człowiek z tą historią 3 lat pobytu w więzieniu. I dlatego to jest tak ważny okres w jego życiu. I pozwólcie, że ja przynajmniej takie dwa te spotkania to prawie w całości poświęcę właśnie temu pobytowi. Dzisiaj powiem troszkę o takich zewnętrznych, takiej historii trochę jego pobytu. Skąd my w ogóle dowiadujemy się, skąd możemy czerpać informacje o jego pobycie? Źródeł tak naprawdę nie mamy dużo, a przynajmniej do tej pory aż tak dużo ich nie znamy, ale mamy jedno wyjątkowe źródło. To wyjątkowe źródło to zapiski więzienne. Część z was na pewno ma w domach te zapiski, może macie też takie jeszcze wydanie lat 80., takie powielaczowe, nawet nie ma zdjęcia na okładce, bo to pierwsze zapiski zostały po raz pierwszy opublikowane rok po śmierci księdza prymasa, bo w 1982 roku, rok po jego śmierci. Ale on zaakceptował ten wygląd, bo też trwała właściwie długo dyskusja, jak mają nawet mieć tytuł te jego zapiski. W każdym razie mamy coś wyjątkowego. To jest takie echo życia wewnętrznego, ale tam jest też dużo historii, szczególnie dla tych pierwszych dni pobytu w uwięzieniu właśnie w tym miejscu. Tam jest bardzo dużo historii. Historii jego pobytu, wręcz z dnia, każdego dnia tam jest coś napisane. Jest tam też trochę o jego historii życia, ale jest tam też o jego pewnej duchowej drodze. Ja będę mówił w innej okazji, ale chcę was właściwie zachęcić, że kto jak kto, ale wy, którzy skoro tutaj jesteście, część z was wiem, nie jest z tej parafii, przyjechała specjalnie na to wydarzenie, czyli na to spotkanie z księdzem prymasem podczas Eucharystii teraz, to kto jak kto, ale wy przyjmijcie to zaproszenie, żeby księdza prymasa poznawać właśnie w tym czasie, może do jego beatyfikacji, może także z perspektywy zapisków więziennych. Przyjmijcie to zaproszenie, niech to nawet będzie taka wasza lektura duchowa, może na ten czas właśnie tych kilku miesięcy. Więc zapiski więzienne. Jest drugie, właściwie takie mam 4 kategorie źródeł. Drugie źródło, które odkryłem rok temu, będąc tutaj właściwie trochę więcej, na początku marca. Okazało się, że jest kronika domu zakonnego. I ta kronika domu zakonnego, kapucyni wrócili tutaj, jak wiecie, w 1946 roku w grudniu. Wrócili po przeszło 100 latach nieobecności. I no jak to zakonnicy nawet mają pewny obowiązek pisania kroniki. I całe szczęście. Bo się okazuje, że tam jest
niedużo, ale tak mniej więcej bezpośrednio dla tego momentu uwięzienia około półtorej strony tekstu. Ale kronika to jest bardzo ważny tekst dla historyka. Ja zaraz będę o nim trochę mówił. Kronika to jest bardzo ważny tekst dla historyka. Potem mamy wspomnienia, ale ich mamy bardzo mało. Bo kto może mieć wspomnienia z pobytu księdza prymasa tutaj w tym miejscu? Tak naprawdę to gdyby chcieli ubecy napisać swoje wspomnienia, albo pani kucharka, która tutaj gotowała, bo wiemy, że była taka pani, którą specjalnie sprowadzono. Ksiądz prymas w swoich zapiskach pisze, że około 20 mnie pilnowało, a pewno ich było zdecydowanie więcej. Niestety, na razie nie natrafiłem na żadne wspomnienia właśnie z tej drugiej strony. Mamy takie echo właściwie, o ile dobrze kojarzę, dwóch zakonników. Ono jest takie trochę odległe i taka perspektywa z tego, co zdążymy przeczytać, 20 lat, że zaczęli coś mówić, co tu się wydarzyło między 26 września a 12 października 1953 roku. I jest jeszcze czwarty rodzaj źródeł. One są też nie są obfite, mianowicie to są źródła wytworzone przez Urząd Szeroko Bezpieczeństwa. I to są pewne takie stenogramy rozmów i z księdzem prymasem i takie okoliczności, bardzo szeroko potraktowane okoliczności aresztowania. Ale tego jest bardzo mało, przynajmniej tak jak to znamy do dnia dzisiejszego. Dlatego, że, moi drodzy, chyba odpowiedź jest jedna, to znaczy to miejsce tutaj, te 17 pierwszych dni aresztowania, to nie był docelowe miejsce uwięzienia prymasa. Na pewno nie. To jest, w kościele boimy się używać tego, czy nawet może nie powinniśmy używać słowa przypadek, ale w pewnym sensie to jest przypadek, że on się tutaj znalazł. Oczywiście można go trochę wytłumaczyć. Jest pewna taka perspektywa patrzenia, dlaczego się tutaj znalazł. Więc tyle ma historyk, chcę wam powiedzieć. Tyle ma historyk. Oczywiście jest pewna tradycja trochę przekazywanych. Nawet tutaj w Rywałdzie jest pewna tradycja przekazywania informacji właśnie o księdzu prymasie. Jest też pewna tradycja i myślę, ona się trochę pokrywa, przekazywania informacji, bo tutaj był więziony nie tylko ksiądz prymas. Macie też tablicę, która pokazuje, że to był więziony, właściwie przetrzymywany, taki areszt trochę domowy, biskup Czesław Kaczmarek przez kilka miesięcy, ale 3 lata później. I więc tu jest pewna historia u was tutaj na tym terenie właśnie takiego przekazywania, takiego echa. Na ile ono da się zweryfikować, to już jest inna kwestia, na ile ono jest szczegółowe. Bo mówimy tu o perspektywie naprawdę już dziesiątek lat, moi drodzy. Naprawdę, to jest historia, wystarczy, że to się jest rok, dwa, trzy, pięć, a 20 lat na przykład, jak mamy pierwsze wspomnienia dwóch ojców. 20 lat to potrafi być przepaść, moi drodzy, jeżeli chodzi o faktografię. Przepaść. Ale dobrze, więc to chcę wam powiedzieć, to jest taka trochę metodologia. No, historyk musi mieć źródła. Jak nie ma źródeł, to wszystko to jest, ja powiem to, wy powiecie coś innego i trzeba się rozejść, bo każdy ma swoją perspektywę patrzenia. I kilka myśli, bo ja tym się właściwie szczegółowo zaczynam trochę ten okres opisywać mniej więcej od półtora roku. Ja zapiski więzienne, myślę, pierwszy raz je zacząłem czytać we fragmentach koniec lat 80., ale właściwie nigdy nie podchodziłem do tego pobytu tak od takiej strony trochę naukowej, warsztatowej i widzę, że jakby tak od artykułu do artykułu jakby to się rozwija i dodajemy coraz więcej pewnej faktografii. I dzisiaj kilka takich myśli o tym pobycie księdza prymasa, kilka faktografii, które może będą dla was pewną nowością, ale może też jest to wiedza też trochę wam znana. Więc w piątek, 25 września 1953 roku około godziny 22:30 zaczęto dobijać się do bramy domu arcybiskupiego przy ulicy Miodowej w Warszawie. Te godziny też nie są bezpodstawne, bo ja potem do nich nawiążę jeszcze. Bezprawną decyzją rządu z 24 września, czyli dzień wcześniej, moi drodzy, prymas został zawieszony w posłudze arcybiskupiej i postanowiono go usunąć z Warszawy. Krótko po północy, czyli to był już 26 września, został wywieziony z Warszawy i we wczesnych godzinach porannych znalazł się tutaj w Rywałcie. I w zapiskach swoich więziennych opisał nam drogę.
napisał tak. Droga prowadziła na Nowy Dwór, Dobrzyń, nad Drwęcą, do Grudziądza. Po drodze nie mogłem odczytać żadnych drogowskazów. Widniało, gdy zatrzymaliśmy się na północnym przedmieściu Grudziądza. Po krótkim postoju zawróciliśmy w kierunku Jabłonowa. Ludzie dążyli do pracy. Przyjechaliśmy z powrotem do Rywałtu. Było to miejsce mojego przeznaczenia. Wjechaliśmy na puste podwórze gospodarcze klasztoru ojców kapucynów. Dość długo czekałem w wozie, zanim pan w ceracie, on tak pisze o tych swoich towarzyszach, zaprosił mnie do wnętrza brzydkiego budynku. Kto określił? Wprowadzono mnie do pokoju na pierwszym piętrze. Rzeczywiście wiem, że to jest pierwsze piętro. Oświadczono mi, że to jest miejsce mego pobytu, że nie należy wyglądać oknem. To jest tekst z zapisków więziennych. Możecie sobie go sprawdzić. Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy dokładnie prymas zorientował się, do jakiego miejsca został przewieziony. Jest niewykluczone, że już w czasie drogi, kiedy kawalkada samochodów wjechała do Rywałtu. W świetle notatki sporządzonej przez pracownika Urzędu Bezpieczeństwa prymas miał powiedzieć, to jest taki fragment właśnie pewnej ich rozmowy i właśnie ta notatka, ja wiedziałem już w drodze, dokąd mnie wiozą. Znam ten klasztor, byłem tu kiedyś i potem jest skrót KS, księdza, ADM, administratora może, tak bym to wytłumaczył. Taki krótki zapis, moi drodzy, być może on wskazuje, że ksiądz prymas rozpoznał to miejsce, a przynajmniej wiedział, gdzie go przywieziono. To jest możliwe. Według mojej wiedzy ksiądz prymas był tutaj jako prymas tylko dwa razy, czyli w czasie uwięzienia i był w czasie koronacji, 19 lat później. Ale jest niewykluczone, skoro on tu pisze o księdzu administratorze, a ksiądz administrator tu mógł być do momentu powrotu kapucynów, czyli być może ksiądz prymas późniejszy był tutaj, znał to miejsce, kiedy był przez prawie 30 lat kapłanem diecezji włocławskiej. W sumie przecież ta diecezja jest położona niedaleko. A to miejsce, czyli Rywałt, jest miejscem bardzo rozpoznawalnym w okresie międzywojennym, w dużej mierze za sprawą rozwijającego się tutaj dynamicznie kultu. Między innymi właśnie ten wątek romski, który się tu pojawia, to jest okres międzywojenny. Więc jestem przekonany, że być może z tego okresu, być może nawet on tutaj był. Ale nie mamy gdzie na razie tego sprawdzić, a przynajmniej nie znamy źródeł, może się coś pojawi. W najlepszej takiej książce, właściwie takiej, można powiedzieć wręcz itinerarium życia, czterotomowym. Żadna z postaci w Polsce z historii nie ma takiej książki, pana Romaniuka, cztery tomy, dzień po dniu właściwie, ale najlepiej ten okres jest zrobiony, kiedy ksiądz prymas już był prymasem, a ten okres do 49 roku, no siłą rzeczy ma pewne luki. I tam nie ma informacji, że ksiądz prymas był tutaj w Rywałcie. Więc to taki wątek, czy prymas znał to miejsce? Być może, że znał. Być może, że o nim słyszał. Jakby z zapisek tych więziennych, przynajmniej z tych, których my znamy, bo ja wiem, że są też te zapiski, to były takie też notatki, trochę dopiski na kartkach. Być może, że tam była informacja, tutaj czytałem w drodze też księdzu biskupowi taki fragment dokumentu, który wydał Peter Reina. I tam właśnie jest taka informacja, że wiedziałem, dokąd mnie przywieziono. Może tak. Może tak. Ale wiemy, że po wejściu do klasztoru prymas już na pewno wiedział, gdzie się znajduje. Ksiądz biskup przywoływał dzisiaj w czasie homilii. Otóż, kiedy go wprowadzono do celi, wisiał tam obraz, właściwie zdjęcie tego ołtarza. I ten ołtarz, obraz podpisany był, tak prymas pisze, Matko Boża Rywałcka, pociesz strapionych. I ksiądz prymas pisze, był to pierwszy przyjazny głos, który wywołał wielką radość. Więc wtedy prymas na pewno wiedział, gdzie jest i ten wątek jest bardzo ciekawy. I do 12 października prymas przebywał w tym miejscu. Przypomnę, że wieczorem 12 października został przewieziony też do właściwie takiego, do klasztoru franciszkańskiego. Nie było tam franciszkanów, tam byli bernardyni przez kilkaset lat. Stoczek nazywany często w literaturze warmińskim albo klasztornym, tak jest określany.
zapiskach więziennych znajdujemy bardzo szczegółowy opis pomieszczenia, w którym prymas miał spędzić kilkanaście dni oraz tego najbliższego otoczenia. Ja przytoczę taki fragment, który może znacie też z opisu, bo on jest często przywoływany. Prymas pisze tak. Pokój, do którego byłem wprowadzony, robi wrażenie mieszkania świeżo i pośpiesznie opuszczonego. Łóżko nie jest zasłane, pozostawione osobiste rzeczy przez zakonnika, który tu mieszkał. Wśród tych rzeczy walizka na wpół otwarta, z której wygląda najnowszy numer pisma Kuźnica Kapłańska, z zaadresowaną imiennie obwolutą. Wszystkie meble są w stanie ruiny. Biurko trzyma się ściany, podobnie szafka nocna, miednica z niewylaną wodą, w szafie osobista bielizna i ubranie. Na podłodze sterta książek przykryta papierem. Podłoga brudna, po kątach pełno kotów. Wygląd typowej celi zakonnej, gdzie gospodarz, człowiek zajęty ważniejszymi sprawami. Z pokoju wychodzą dwa okna na podwórze gospodarcze, na którym kręcą się kury, kaczki i indyki. Oborana w pół uchylona z krowami. Zresztą pusto, nie ma żadnej duszy. Na korytarzu kręcą się młodzi ludzie w ubraniach cywilnych. Taki obraz, widzicie, bardzo ciekawy i taki bardzo realistyczny. Stąd, jak po 20 latach urządzano tą celę z pobytu księdza prymasa, bo musicie wiedzieć, że ta cela została przygotowana na koronację wizerunku, czyli przez 19 lat nikt specjalnie tam nie urządzał jakiejś sali pamięci. Więc miano dobry opis, jak ta cela wyglądała po 20 latach. A 20 lat, to wierzcie mi, to jest tak długa historia, że można wszystko zapomnieć. Albo tak pomylić, że nie wiadomo, gdzie jest prawda. I ten opis też pokazuje, wiecie, że tak jak go wprowadzono do tej celi, że to, że Rywat nie był planowane miejsce. Nawet jeżeli podjęto decyzję też tak dosyć szybko o aresztowaniu, nie wiem, są pewne takie przesłanki, dlaczego akurat tego 25-26 września, ale wydaje się, że widać, że jakby przygotowywano inne miejsce. To trudno sobie wyobrazić, że w takim miejscu miał prymas być więzień, nie wiem, nie wiadomo ile, nie wiem, miesiące, tygodnie czy nawet lata, jeżeli tak sobie to wyobrazić. I dalej mamy bardzo ciekawe te opisy, ja nie wszystkie będę je czytał, ale prymas pisze, rozpoczynam życie więźnia. To są zapiski dalej. Słowa tego używać nie można, gdyż otoczenie moje prostuje, to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 ludzi w cywilu. Nie opuszczają korytarza i w dzień i w noc. Skrzypiące kroki słyszę cały dzień. Brak nam światła. To też warto powiedzieć, tam nie było światła. W kościele było światło, ale w celach nie było światła. Jeden z młodych ludzi usadza się na noc na koślawym krzesełku pod drzwiami i tu przy kopcącej lampce albo przy świecach ołtarzowych czyta książki. Na podwórzu gospodarczym stale przybywa kilku młodych ludzi, którzy nie spuszczają oczu z moich okien. Zresztą są grzeczni i trzymają się na odległość. Te pierwsze dni uwięzienia prymasa spędzone właśnie w Rywałcie to na pewno niezwykle trudny moment dla samego prymasa, jak i kościoła w Polsce. I właśnie będę mówił o tym później, kiedy patrzymy na te słowa zapisane w zapiskach, szybko patrzymy, dostrzegamy, że prymas zaczął analizować jakby całe swoje dotychczasowe życie. Wiecie, jak my analizujemy swoje życie, to musi być to coś ważnego, musi być ważny moment, bo kto sięga do lat dziecięcych, do szkoły, do seminarium, do wojny, moi drodzy, a on analizował swoje życie. To tam między innymi czytamy, że jego rodzice mieli kult do Matki Bożej i tak dalej, że jego koledzy z seminarium wszyscy w czasie wojny zostali uwięzieni i wielu z nich poniosło śmierć, tylko on jeden nie był aresztowany. Tylko on jeden nie był aresztowany we Włocławku. Prymas stawia sobie naprawdę bardzo ważne pytania też dotyczące jego życia. I to odsyłam was do lektury zapisków więziennych. Wiemy, że w pierwszych dniach pobytu w Rywałdzie prymas nie mógł odprawić mszy świętej. Pisze o tym wyraźnie. Na przykład wiem, że recytował teksty mszalne. 30 września 1953 roku, była to środa, w swoim dzienniku zanotował, otrzymałem dziś aparaty kościelne i sprzęty liturgiczne do odprawiania mszy świętej przywiezione z Miodowej, czyli z Warszawy. Brak jest jednak portatylu, wina mszalnego i hostii.
ampułek i mszału liturgicznego. Obiecano mi dostarczyć świece. Gdy przed opuszczeniem domu wyraziłem życzenie wstąpienia do kaplicy, pan, który mi pokazał do przeczytania dekret rządowy, oświadczył, że tam będzie kaplica. Skłamał, podobnie jak i ci przy bramie, którzy przynieśli list od ministra Bidy do biskupa Baraniaka. Widocznie skłamano i wobec domowników namiotowi, którzy nie wiedzieli, że nie mam kaplicy. I dlatego przysłali mi tylko kielich i ornat. Zdecydowany byłem odprawić mszę świętą na koślawym biurku, które odtąd służyło mi za pokój stołowy i gabinet pracy. Potem pisze, że otrzymał trochę książek. Bardzo ciekawy pierwszy fragment, gdzie mówi o pewnym porządku swojego dnia. Pisze, postanawiam sobie tak urządzić czas, aby zostawić jak najmniej swobody myślom dociekliwym. I dlatego po mszy świętej, dziś była jeszcze misa sika, taka sucha, można by tak powiedzieć, rozpocząłem lekturę kilku książek na zmianę, by rozmaitość tematu chroniła od znużenia. Znalazłem jedną książkę po francusku o świętym Franciszku, niewielką, ale niezwykle wartościową, drugą książkę włoską, zbiór przemówień. Lekturę przerywałem odmawianiem godzin kanonicznych mniejszych, by w ten sposób pracę łączyć z modlitwą. Brewiarz odmawiałem chodząc po swoim niewielkim pokoju, by brak powietrza uzupełnić ruchem. Wieczorem, gdy robi się już ciemno, a mamy brak światła, to są słowa prymasa, odmawiam różaniec, wędrując po pokoju. Modlę się do mojej szczególnej patronki, Matki Bożej Jasnogórskiej, za obydwie moje archidiecezje, księży biskupów i moich domowników. 1 października po raz pierwszy od momentu uwięzienia odprawił w celi Eucharystię. I pisze tak. Dziś rano otrzymałem dwie świeczki i dwa pokojowe lichtarze oraz butelki wina. Mogłem więc odprawić mszę świętą, pierwszą od chwili wywiezienia mnie ze stolicy. Raduję się, że mszą świętą mogłem zacząć miesiąc różańcowy. Dziękuję za ten macierzyński uśmiech Matki Bożej. Wszystkie msze święte października odprawię ku uczczeniu Matki Bożej Jasnogórskiej. Zresztą Matka Boża Jasnogórska jest najczęściej wymieniana w zapiskach więziennych. I moi drodzy, przejdę do drugiego źródła. Wyjątkowym źródłem, które przybliża nam pierwszy okres uwięzienia prymasa, są te zapiski więzienne. Ale właśnie wspomniałem wam o tej kronice klasztornej. Ona ma taki tytuł, Kronika klasztoru w Rywałdzie, tom pierwszy, są już dwa tomy. Ma swój własny tytuł, Kronika klasztoru ojców kapucynów Rywałd, powiat Grudziądz, gmina Radzyń Chełmiński, 1946 rok. I tam na stronie 50, właściwie od 54 do 56, ale z pewnymi przerwami, to nie jest taki jednolity tekst, właśnie są teksty, które nas odnoszą do uwięzienia księdza prymasa. Dlaczego ta kronika jest tak ważna? Bo ja dokładnie nie jestem w stanie precyzyjnie określić, kiedy ta kronika została spisana, ale mamy datę pod datą 25, 26, potem trochę brakuje datacji, brakuje trochę ciągłości i potem znowu pojawia się pewna ciągłość i nawet jeżeli ta kronika nie była pisana z dnia na dzień, bo ja tego nie wiem, bo kroniki potrafią być pisane tak, że ktoś po tygodniu coś napisze albo po miesiącu, ale moim zdaniem nie był to dłuższy okres, jak te kilka, może kilkanaście dni, jeżeli tak było. To jest bardzo wiarygodne źródło. Ja teraz przytoczę wam kilka takich fragmentów z tej kroniki, bo dla mnie ta kronika od strony faktografii jest właściwie po zapiskach więziennych, jest najbardziej wiarygodnym źródłem do tego pobytu tutaj księdza prymasa. Najbardziej wiarygodnym, bo takim najbardziej aktualnym. I tak pierwszy zapis jest taki. W nocy z 25 na 26 września około godziny 12 przyjechało dwóch mężczyzn z Urzędu Bezpieczeństwa, aby zająć część klasztoru dla pewnych celów. Do klasztoru wpuszczeni zostali dopiero o godzinie 5 rano. W tym czasie przebywali w klasztorze ojciec Jan Kanty, ojciec Wiesław i pięciu braci, ojciec Archanioł, gwardian i Klemens, wikary i proboszcz byli na rekolekcjach w Nowym Mieście. O godzinie mniej więcej 6:30 zajechało do klasztoru więcej osób. Praca nasza na zewnątrz, czy to duszpasterska, czy w polu, została wstrzymana.
Można było wychodzić, ale za pozwoleniem. Do klasztoru nikt z obcych nie miał dostępu. W kościele nabożeństwa odprawiały się normalnie. To jest pierwszy zapis. Bardzo ciekawe, bo wiecie, te godziny są tutaj dosyć ciekawe, że w nocy z 25 na 26 to potem potwierdzają wspomnienia bardzo dobrze ojca brata Wiesława, który właśnie opisuje. To jest mniej więcej wtedy, kiedy prymas jest aresztowany w Warszawie. Zobaczcie, to się dzieje w tym samym czasie. Prymas jest aresztowany i w tym czasie się szuka miejsca dla księdza prymasa, to znaczy przyjeżdża się tutaj, żeby szukać mu miejsca. I wiemy, że nie zostali wpuszczeni nawet w nocy właśnie tam gdzieś przełom 25 na 26, tylko właśnie zostali wpuszczeni około godziny 5 rano, a prymas prawdopodobnie około 6.30 został przywieziony tutaj do klasztoru i wprowadzony do celi. To miejsce trochę kojarzyło się, jak już mówiłem, z takim miejscem przetrzymywania. Wcześniej w 1951 roku jeszcze administrator archidiecezji wrocławskiej tutaj był, wiecie, więziony. No, Wrocław, Rywałt, nie, to w ogóle sobie trudno wyobrazić, ale no, ktoś wpadł na to, że tu można go wywieźć i, prawda, przetrzymać. I potem mamy takie wspomnienia, kolejne źródło ojca Sujaka. One są bardzo ciekawe, nie będę ich w całości przytaczał, jak on opisuje te pierwsze próby, no właśnie, wejścia do klasztoru. Tu był ojciec Jan Kanty, taki bardziej doświadczony ojciec, no i ten młody ojciec, ojciec Wiesław, i właśnie, którzy nie wpuścili, i do rana, nawet jest taki dialog między nimi, tak, ojciec Wiesław po 20 latach mniej więcej ten opisuje ten taki jakiś dialog, że ich nie wpuszczą, więc oni mówili, że wyważą drzwi, więc on mówi, że ja zacznę dzwonić dzwonami, i taka rozmowa jakąś panią, która tutaj pomagała na tym zapleczu gospodarczym, obudzono, czy rzeczywiście są tutaj dzwony. Okazało się, że potwierdziła, że są dzwony, i już potem oni nie próbowali dostać się do tego miejsca tutaj. I właśnie, jak ojciec Kanty pisze, wspomina, przepraszam, ojciec Wiesław, służba bezpieczeństwa wpadła do klasztoru około 5 rano. Przebiegli przez korytarze na dole i na górze. Po tym wszystkim powiedzieli, że zajmują dwa korytarze na pierwszym piętrze. Wracam do kroniki, moi drodzy, do źródła w kronicy. Nie mamy takich szczegółowych opisów, ale kolejnym zdaniem, które jest wpisane pod datą 13 października. My już wiemy, że prymasa nie było wtedy tutaj. No ale pytanie, kiedy to zostało napisane? Później, a może tego 13 października? Czytamy takie zdanie w tej kronicy, bardzo ciekawe. Przed południem wyjechał z klasztoru ostatni samochód. Pozostaliśmy sami, swobodni w klasztorze. Widać, to już jest ten koniec tego zagarnięcia, można by tak powiedzieć, klasztoru, i prymas został wywieziony. I teraz następny wpis w kronice pochodzi, przynajmniej jest przed wydarzeniem, które nosi datę 17 listopada. Więc został zapisany, no trudno powiedzieć kiedy, bo następne zaczynają się regularne wpisy od 17 listopada. I tu w kronice czytamy takie słowa. Jak dopiero później dowiedzieliśmy się, przebywał u nas w klasztorze ksiądz prymas Wyszyński. Mieszkał w celi ojca Gwardiana. Specjalnie sprowadzona kucharka gotowała jeść dla niego i dla całej jego świty, a była ona liczna. Dokąd zabrano księdza prymasa Wyszyńskiego? Dowiedzieliśmy się później, że do Stoczka na Warmii. Goście po sobie posprzątali. W pokojach, gdzie nocowali, teraz proszę posłuchać, nie pozostawiono nawet ani jednej słomki, a spali przecież na słomie przyniesionej ze stodoły. Ksiądz prymas stale przebywał w celi. Mszy świętych nie wolno mu było odprawiać, ani też z nikim się widzieć. Wyjazd nastąpił tak nagle, jak i przyjazd. Jako pamiątka po księdzu prymasie pozostała w celi droga krzyżowa napisana na ścianie ołówkiem. U góry krzyżyk, u dołu napis. Jaka to jest stacja, a między krzyżykiem i napisem cyfra rzymska oznaczająca stację. Innych pamiątek nie pozostało. Wiecie, ten zapis jest bardzo taki pojemny treściowo, bo ten zapis w kronice wskazuje, że kiedy przebywał prymas w tym miejscu te 17 dni, kapucyni nie wiedzieli, kto był między nimi.
według tego zapisu zaczęli kojarzyć później. Nawet nie wiemy kiedy później, ale później, że on tutaj przebywał. Mówię to dlatego, że właśnie w relacji ojca Sujaka jest taki fragment, że brat Remigiusz, który tutaj był, wszedł przypadkiem do celi i zobaczył, że jest prymas. Zresztą są dwie takie relacje, ojca Wiesława Sujaka i ojca Klemensa Krzysztofika. Właściwie to wiem dopiero od wczoraj, że chyba w takich materiałach zbieranych przez ojca Bartoszewskiego, oni po raz pierwszy spisali swoje wspomnienia w 73 roku. Bo ja znalazłem informację, że ojciec Sujak podzielił się w 83 taką swoją pamięcią, refleksją. Mówię o tym, to jest jakaś oczywiście tylko ciekawostka, może trochę zagwozdka. Wspomnienia się różnią. Mnie się wydaje, że jest mało prawdopodobne, aby ktoś w tych opisach, które wam przeczytałem, księdza prymasa, w tych opisach z kroniki, żeby w momencie, kiedy prymas był tutaj, żeby go rzeczywiście widziano i wiedziano, że on tutaj był. Jeżeli się nie pojawią inne źródła, to moim zdaniem ta historia, którą potem przedstawili zakonnicy, to jest pewna historia już pewna dopowiedziana, bo po jakimś czasie oni już wiedzieli, że to był prymas. Natomiast wydaje mi się, że nie mieli takiej wiedzy. Mogli się może domyślać, bo ta informacja o aresztowaniu księdza prymasa, ona rosła, ale wierzcie mi, że z innych dokumentów wynika, że na przykład te miejsca uwięzienia były bardzo długo strzeżone jako tajemnica. Stoczek Warmiński. Mimo, że tam był rok czasu. Właściwie był poza miesiącami. Dowiedziano się dopiero po miesiącach, że tam pewno jest ksiądz prymas. Więc wydaje mi się, że te 17 dni, jeżeli nie będzie jakichś innych źródeł, to jest pewna narracja, którą dodano później, może trochę nawet mieszając postaci, ale to już nie wiem. To taka może szczegółowa kwestia, ale no cóż ma historyk robić, czasami trzeba takimi szczegółowymi kwestiami się zajmować. To, co jest jeszcze dla nas ciekawe, to oczywiście ta droga krzyżowa. To jest w ogóle bardzo ciekawe i wy wiecie, że po księdzu prymasie, zresztą jak ten tekst mówi, jedyna pamiątka po księdzu prymasie, po tym pobycie, to jest ta droga krzyżowa. Nie ma innej, moi drodzy. Chyba, że ojcowie coś jeszcze znajdą. Nie ma innej, bo oczywiście ten pokój był tam pewno przemalowywany wielokrotnie i robiono z nim różne rzeczy. W każdym razie jedyna, ale to też jest wyjątkowa pamiątka. Żadne miejsce nie ma takiej pamiątki. Żadne miejsce. I bardzo dobrze ilustruje ten czas księdza prymasa. I my dzisiaj, kiedy wchodzimy do tej celi, ona jest teraz już trochę odnowiona, już nie ma tych szybek, nie wiem, czy one będą może, ale nie ma tych ileś warstw tej farby, która tam była, prawda? Możecie wejść tam. Nie wiem, czy ten kolor, ja wczoraj byłem po kilku miesiącach, ten kolor żółty, taki żółtawy, który tam jest, to jest być może ten kolor, w którym towarzyszył księdzu prymasowi, kiedy on tam był. Ale w każdym razie tak widzimy bardziej na świeżo te stacje właśnie wyrysowane. To jest piękna pamiątka. Jeżeli można powiedzieć, że z tego całego okresu uwięzienia, nie tylko Rywaldu, jest pewien znak taki rozpoznawalny, moi drodzy, to nie ma lepszego niż ta droga krzyżowa. Kiedy Instytut Prymasowski budował Dom Pamięci w Częstochowie kilkanaście lat temu, tam jest kaplica, to w tej kaplicy droga krzyżowa to jest ta droga krzyżowa, wzorowana na ścianie. Ta droga krzyżowa. Więc my mamy tutaj wyjątkową pamiątkę, która się bardzo dobrze wpisuje w ogóle w ten czas uwięzienia księdza prymasa i jest naprawdę dla nas taką, bym powiedział, nie tylko ciekawostką, ale ona coś mówi. Kiedy wchodzimy do tego pokoju i zaczynamy, bierzemy zapiski więzienne, trochę o tym czasie wiemy, moi drodzy, to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Więc moi drodzy, to tyle może na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Kilka takich myśli, które odtwarzają pobyt księdza prymasa. W następnym miesiącu trochę powiem o pewnych zapisach, w zapiskach więziennych, bo uważam, że je też warto odczytywać jako taki trochę testament dla nas. I można z nich wybierać wręcz pewne pojedyncze zdania, które potem jak śledzimy dalsze zapisy, ich życie księdza prymasa, to one dają nam pewną taką historię,
która jest niezwykle głęboka. Ksiądz prymas, ksiądz, no może będzie ksiądz prymas, ksiądz biskup prymasem, w każdym razie mówił dzisiaj nam o tym właśnie tym kardynale wyszyńskim pokornym, małym, właśnie jak brat mniejszy. My myślę, że trochę się będziemy zmagać z takim patrzeniem, bo my mamy, no ja nie mam może wielkiej historii z księdzem prymasem, bo nie miałem ani spotkań, ale jak czytałem, nie wiem, jak, no jakby spotykałem się z księdzem prymasem, to jest taka często dla nas taka pomnikowa przede wszystkim postać, takiego męża stanu, filaru, prawda, ale jak się zagłębimy na przykład w te zapiski więzienne i właśnie w jego różne wątki z życia, jak zaczniecie poznawać jego życie, to zobaczycie, że to był człowiek niezwykle wrażliwy, niezwykle pokorny i zauważający najdrobniejsze rzeczy. Na przykład to na koniec dla pań, prymas Wyszyński mówił, że kiedy kobieta wchodzi do niego, do pokoju, prawda, przyjmuje, że kiedy w ogóle kobieta wchodzi, należy wstać. Należy wstać. To są słowa prymasa i no, pewno wiele dziesiątków jego tekstów, można pięknych. Więc ja zapraszam was trochę do odkrywania postaci księdza prymasa, bo my mamy i tytuł, ale też i trochę może pewne zaproszenie, wyzwanie, bo powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem na początku, bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto ma się pochylić trochę nad księdzem prymasem? Bądźmy wdzięczni opatrzności, że dało nam taki znak, nie wiem, w postaci pobytu księdza prymasa właśnie w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Odnośnie tej celi uwięzienia, to zyskała ona szczególny status konserwatorski, bo jest zarejestrowana ostatnio jako zabytek w zabytku. Cały ten nasz klasztor, kościół, a nawet ogród, wszystko to już jest zabytek. Natomiast cela uwięzienia jest zabytkiem w zabytku. I ona przeszła prace konserwatorskie w ostatnim roku, takie skrupulatne, więc jak tutaj diakon mówił, że właśnie teraz jest taka bardziej żółta farba, bo no przez te lata ten pokój jakoś tam był dbany. On był nieużywany oczywiście dla innych celów, jak tylko dla wizyty. Później została nałożona biała farba, podłoga z parkietu, elektryczność, hydraulika. To wszystko jest wymontowane z powrotem. I na tyle, ile mogliśmy zrozumieć, jak wtedy ta cela mogła wyglądać, tak zostało to przywrócone. Nie wszystko jeszcze zostało skończone, tam są takie drobiazgi, na przykład okna są jeszcze nie pokryte gazetami, bo te okna były zalepione zupełnie, jeżeli ktoś z was tam nie był i nie oglądał. One też zostaną poddane konserwacji i ułożone z powrotem, szafy jeszcze brakuje, prawda, i tak dalej. Trochę tam było lepsze biurko wcześniej, więc tego biurka już nie ma, bo wiemy, że ono się ledwo trzymało na nogach. Kto by chciał obejrzeć, to może tam wejść, albo jeszcze troszeczkę poczekać, jak już te drobiazgi będą wykończone. Więc te napisy zostały też skrupulatnie konserwowane już po raz drugi przez konserwatorów, specjalistów. I rzeczywiście można je oglądać. Szybek raczej nie będzie, a przynajmniej w takiej formie, jak kiedyś były, dlatego że one wprowadziły wilgoć. Niestety nie było wentylacji, dlatego zostały wymontowane już zresztą wcześniej. Teraz zupełnie jest naga ściana z tymi napisami. Tak, zapytałem prelegenta, czy jest możliwe zadawanie pytań, a może ktoś z was ma jakieś do powiedzenia, bo jesteście może znajomymi tych świadków, którzy tutaj byli, a niestety już nam powymierali. Ci świadkowie, którzy tutaj wtedy żyli, chyba pani Poznańska była ostatnią, prawda, która niestety umarła nam nie tak dawno. Już zaczęliśmy z nią prowadzić rozmowy, aby nam opowiedziała z własnej pamięci, jak to było. A dożyła 93 lat chyba, tak? Właśnie. No i wtedy nastała ta epidemia. Wszystko zostało zamrożone. No i w tym czasie zmarła, nam odeszła. Tak, była 70 lat zakonnicą trzeciego zakonu. 70 lat. To tak nawiasem, ale zapytałem, czy możliwe są pytania. Czy ktoś ma pytania albo do powiedzenia?
Może mikrofon, przyniosę mikrofon przenośny. Bo jak zauważyliśmy, pewne fakty jeszcze ciągle dochodzą do nas. Tu jest w tym całym powiedzeniu, kiedy przyjechali franciszkanie, jest data przedłużona. Franciszkanie przyjechali 24 grudnia 1948 roku, a nie 6, ponieważ w pierwszy dzień świąt ojciec Zdzisław Gardocki odprawiał pierwszą mszę, gdyż w Radzynie ksiądz leżał chory, umierający i tam go pielęgnował przez 3 miesiące i prowadził żałobne nabożeństwo. Także ja urodziłam się 23 grudnia, a 28 grudnia otrzymałam chrzest od ojca Zdzisława Gardockiego, zakonnika, gdzie jest w Radzynie w diecezji, w parafii zapisane. I co do ojca, do księdza Wyszyńskiego. Oni go przywieźli, ciągali go, nie wiedzieli, gdzie mają schować i wreszcie jak, bo Warszawa zrobiła wielki protest, gdzie mam bardzo dużo rodziny w Warszawie. Nie chcieli ich wypuścić z Wyszyńskim, także się bali zamętu i dlatego przyjechali do Rywałdu, gdzie było powiedziane gdzieś między wierszami, że zobaczyli klasztor i dlatego przyjechali. Więc był bałagan, nie chcieli wpuścić, no i w końcu wpuścili Wyszyńskiego. Cela była wymalowana wapnem, jak wszystkie inne, gdyż zakon nie pozwalał na inne farby. Także pierwszy jak wszedł, to był bardzo przerażony i mówił, że wziął tylko z miodowej Pismo Święte i brewiarz, niczego więcej nie miał. Zaraz esbek zakleił gazetą okna i jeszcze mu mówi, to co, świat mi odcinacie gazetą. No i jak on odszedł, rozejrzał się po ścianach i mówi, pierwsze było wejście, takie odruch był wielkiej radości, bo spojrzał na obraz, a tam matko pociesz strapionych. No i co było jeszcze? I tu był... Ktoś ze Zbeków zdradził Klemensowi, że jest Wyszyński. To okna otwierali, drzwi otwierali, żeby mszę słyszał, ale mówi, to było krótko, 2 tygodnie i go zabrali. I co jeszcze? Dużo mówił nam Klemens, bo był bardzo zaprzyjaźniony z ojcem, bo mój ojciec był od Łomży, a Klemens był z Wilna. Także mieli wspólne zdanie i wiele rzeczy powiedzieli, także nie wszystko można było powiedzieć. Później przebywał u nas bardzo dużo Czesław Kaczmarek, też wiele mówił, jak go spotkano, co mu było, jakie tortury przechodził, także bardzo dużo wiem od rodziców. I tak pomału dziękuję za głos. Dziękuję bardzo, tak, dziękuję pani bardzo, bo rzeczywiście... Wiele rzeczy, o których pani mówi, to czy część jest tutaj, część jest w takiej tradycji podawanej i rzeczywiście pewno są tu trochę takie wątki pamięciowe, nie wiem, wspomnieniowe. Część z nich odpowiada temu, co jest nawet w zapiskach, bo jest taki moment, kiedy jest mowa o tym, że prymas słyszał tutaj, prawda, nabożeństwa celebrowane, więc tak. I to dobrze, że jest jakaś pamięć tutaj jeszcze w tym miejscu. Ona jest większa na pewno o księdzu Czesławie, biskupie Kaczmarku, dlatego że ksiądz biskup Kaczmarek mógł wychodzić i był tutaj od maja do września. Od maja do września 56. I dlatego też to jest zupełnie inna historia. On opowiadał, spotykał się z osobami. Mieszkańcy Rywałdu na pewno mają w historii rodzin swoich spotkania, a u księdza Zbyszka zdaje się w książkach wsiadł do pociągu, bo wyjechał, poprosił o podwózkę i uciekł stąd. I tak to więcej wyglądało, księże Zbyszku, i już nie wrócił, to znaczy on się obawiał, ale to był już 56 rok,
To był wrzesień i właściwie już mu odpuszczono, już go dalej nie przetrzymywano. Dziękuję bardzo Państwu. Myślę, że może też następnym razem jeszcze, jak ktoś będzie chciał. Proszę bardzo. Moja teściowa i moja ciocia właśnie pochodzi tu z Gołębiewa i właśnie wypytałam się ją o kardynała Wyszyńskiego i ona twierdziła, że oni od pierwszego dnia wiedzieli, że kardynał jest tutaj uwięziony, także to nie było jakąś tajemnicą. Właśnie ojciec Klemens przekazał im te informacje bardzo szybko i praktycznie cały Rywałt wiedział, że to ojciec jest kardynał Wyszyński w Rywałcie. Tak mi opowiada ta ciocia, która jeszcze żyje i myślę, że mogłaby świadectwo tu złożyć. Dziękuję bardzo. No cóż, ja powiem, może tak było. Daj Boże, żeby tak było. Dziękuję. O jeszcze ojcze, że ja myślę, że następne spotkania wyzwolą jeszcze tutaj jakieś być może. Proszę, a przykład, nie wiem, czy ojciec ogłaszał jakieś pamiątki, no trudno sobie wyobrazić, ale może ktoś ma jakieś pamiątki, chociaż raczej nie po księdzu prymasie, bo trudno sobie to wyobrazić, ale być może jakaś pamięć jeszcze jest do jakby do spisania, czy też do, no nie wiem, do zachowania. Tak, zapraszamy i zapraszajcie innych, o których wiecie, że są zainteresowani tym tematem, bo będziemy jeszcze mieli dwa odcinki, a później, tak jak powiedziałem, będzie jeszcze Dzień Dziękczynienia we wrześniu. No, z Wyszyńskim się tu nic nie skończy, tylko się dopiero zaczyna, więc zbieramy i pomagajcie nam, rozgłaszajcie o tych naszych spotkaniach tutaj. Jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym gościom tutaj i za chwilę.